Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. Cześć wszystkim! Z tej strony wasz mentor Wąski. Witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco. W sobotę. Dzisiaj przedstawiam wam Dishonored. Studia firmy Bethesda, twórców Skyrima. Zobaczymy, co nas czeka. Jest to pierwsze odpalenie gry. Wczoraj była premiera. Na pewno wielu maniaków już tą grę zakupiło. Już w nią gra. A wasz mentor Wąski postanowił dopiero dzisiaj zobaczyć, co nas tutaj może spotkać. Ponieważ nie było czasu. To tak na marginesie. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że grafika jest, no powiedzmy, taka sobie. Że ona nie powala. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tylko że druga sprawa jest taka, że nie zawsze grafika jest najważniejsza w grach. Liczy się przede wszystkim to, co gra ma nam do zaoferowania, do przekazania, do opowiedzenia, czy poprowadzi jakąś ciekawą historię, co dostaniemy i czy będziemy z tego produktu zadowoleni. Ja jestem dość krytyczny, jeśli chodzi o gry, ponieważ już trochę żyję na tym świecie i trochę już nagrałem. Dlatego szukam gier, które sprawią, że będę do nich wracał, które sprawią i dadzą mi frajdę. No zobaczymy. Szczegółowość detali, no to tak jak widać, jest ustawiona na wysokim. Oficer. Nie będziemy z nim rozmawiali, bo nie mamy o czym. No, ciśnienie było za małe. Dobra. Wita nas główna brama. Dwóch strażników. Dunwall Tower. Hello, sir. Corvo, you're back. No wróciłem, witaj. O, jakie przytulenie, ojoj. Jak słodko. Jasne, że mam czas dla ciebie, mała. Pobawimy się. Nie ma sprawy. Prowadź. Już biegnę za tobą, już. I to jest właśnie cały urok takich gier, że pierwsze spojrzenie, odpalamy grę, myślimy, jednak grafika nie miażdży. Nie będzie to dobra produkcja. I tu jest błąd.
każdej produkcji trzeba dać szansę, pograć troszkę, przekonać się, co ona ma w sobie do zaoferowania, a nie po samym pierwszym uruchomieniu i od razu spisujemy grę na straty. Mnie gra się podoba, mimo że jest to pierwsze odpalenie. Przypomina mi Skyrima. Dlaczego? Po chodzie postaci. Bethesda robi gry charakterystyczne dla niej. Idzie to wyczuć. Po prostu ta firma ma swojego ducha i idzie w jednym kierunku. I nic nie zmieniają i to mi się podoba. A już widzę, że ta produkcja przypadnie mi do gustu, ponieważ są dialogi, są moralne rozważania, tak jak tutaj mamy na pierwszej misji. A w sumie nawet nie misji, można powiedzieć w takim prologu, wstępie, że spotykamy dziewczynkę, ona się cieszy z naszego powrotu. No i zaprasza nas do zabawy w chowanego. Niby rzecz opcjonalna, ale nadaje smaczku, że nie jest to typowa gra, w której tylko idziemy do przodu, łupiemy, siepiemy i tak dalej, i tak dalej. Ja już się nauczyłem jednego, nie oceniaj książki po okładce. Dlatego ta gra ma u mnie bardzo duże szanse i nawet bym się nie kłócił i stwierdzenie bym mógł dać, że to będzie, jak to powiedzieć, może nie gra roku, ale na pewno w pierwszej piątce do gier najlepszych w tym roku będzie miała szansę wystartować. Dobrze. Teraz pójdziemy do Imperatorki. Dobrze. Mam minę jakby... Hej, ja wróciłem z podróży. No patrz, olała mnie, no. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo, 2 days early. No jestem wcześniej, no i co? Coś ci łysa pało nie pasuje? Imperatorka Jasmine. Śliczne imię masz. Spójrzcie na te widoki. Nie wiem, ale w grach, które są osadzane właśnie w takich nietypowych klimatach XIX wieku, no, one mają to coś, że przykuwają uwagę detalami, szczegółowością i tym, że są inne niż wszystko to, co do tej pory wychodzi. I to jest właśnie plus. I to mi się podoba, jak Bethesda robi te gry. No to porozmawiajmy. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards. They're going to blockade us.
They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here! Co jest? Patrz, koleś tutaj wyleciał. No, ale twardy. Gdzie on jest? Zniknął! Co jest grane? Co on, jak on to robi? Corvo, thank you. If you hadn't been here... To widzę, że tu się wkrada jakaś magia. Ale świnia. No nie. I znając życie, cała wina spadnie na nas. Corvo, it's all coming apart. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. No, nie mówiłem. He's killed the Empress. No ty łysy. Kutafonie. What did you do with young lady Emily, traitor? No, sam jesteś zdrajcą. Matko jebco. See you beheaded for this, Corvo. Take him.